Chciałem sobie espresso wziąć i tu dopio. Nie ma, popsute. I co, jak jeździ? No dam ci, bo słyszałem, że nie jechałeś. Jestem ciekaw, co powiesz, że ty wiesz, że tylko Aprilia dwutego, ale powiem, jadę tym... I masz i morda się cieszy. Uwierz mi, że po multi, jak się do tego, to kurwa taki dzik się włącza. On strasznie kusi, on... No widzisz. On jest taki lekki, on jest taki łatwy, on jest taki, kurwa nie, on tak, tak bardzo chce. Ona ma lepszą przyczepność dzięki temu, bo zobacz, tutaj masz, zobacz jaką masz teraz powierzchnię styku z asfaltem, a wcześniej miałeś tylko taki malutki. Ninja się w chuj. Przesadza, nie? Z tą oponą, zobacz, no przecież człowiek w naszych latach młodości to póki druty nie powyszły, to się jeździło, nie? Co robisz? Rain? To się boję, nie? To znowu te dziwne świat, znaczy dziwne, one nie są dziwne, tylko mogła być zielona strzałka po prostu. KTM się popsuł! Jakoś nie jestem zdziwiony. Co, nie może odpalić? Nie, ja się nie zatrzymałem, widziałem, że on, że mu się światło nie zapaliło, no ale nie miałem gdzie tam się zatrzymać, nie? On już kiedyś miał taki problem. A co, z włącznikiem? Tak. On ma Ducati? On ma ten taki motocykl z Austrii. Słyszałem o nich. Słyszałeś o nich, nie? Same dobre opinie. Same dobre. On, jak go nie mógł odpalić, to pamiętam, że nagle odpalił. Aha. Tak se po prostu stwierdził, że se odpali, no. No ciekawe, czy odpalił. Patryk nie dzwoni, więc... Dodzwonię. Dzwonił? Nie, mówię, zadzwonię, zobaczymy co. Tak? No, odpolił? Nie odpolił, KTM odmówił posłuszeństwa. Ale cały czas stoicie, tak? Tak. No to zaraz wrócimy tam do was, chyba że tu po jeszcze chwilę. Ale coś robicie, czy sobie patrzy, gadacie ze sobą? No, gadamy sobie i mamy wyjebane, nie? Czy no KTM, nie? No wiesz, no, kiedy... On tam coś z tym przewłącznikiem chyba ma, nie? Bo ja nie pamiętam, że kiedyś już mu też tak nie chciał odpalić. Może trzeba akumulator odpiąć i przypiąć z powrotem. Albo... Masz klucze, Piotrek? Czy ja mam? Wiesz co, ja mam tylko śrubokręt i... Czekaj, jesteś jeszcze, czy się rozłączyłeś? Rozłączył się. No tak, to jest taki top gearowy styl, nie? Na razie. Na razie. No, KTM odpalił. Moc. KTM, no, KTM, właśnie. Już tyle razy o tym mówiłem. To jest jedyna marka, którą widzę na poboczu. Jak we Włoszech, czy tam, no generalnie w Alpach jak jeździmy, to chyba nie widziałem innej marki wzywającej pomoc drogową jak KTM. Ale zdarza się, to jest elektronika, więc co tu dużo mówić, może się zdarzyć każdemu. Tylko to jest taka awaria, o której w sumie nie wiadomo nic, no bo to się dzieje raz na rok, gdy nie chcę odpalić. Coś tam w tym przełączniku pewnie się, coś nie trybi. Tu było sobie bistro Rotti, tu. Tak. Nie wiem, co się stało. Jeszcze niedawno było. No było, bo byliśmy tu, nie wiem, z miesiąc temu. No ale jest tutaj coś, tylko nie idzie sobie na zewnątrz usiąść i tak. Tak, klucz już wyciągać? Od razu?
A co wiesz w ogóle co ci tam nawala, czy nie? Chyba wiesz co? Klema zaśnie działa. Klema zaśnie działa strasznie, nie? Ja bym, jak przyjedziesz do mnie, przyjedź całym motorem z tym tłumikiem, to sprawdzimy akumulator. Ale oskrobaliście trochę? Tak. No i się przykręciło już. No, chyba 5 lat, nie? 6 prawie akumulator. A widzisz, no też... Pamiętasz wtedy kiedyś skręty tak, na sali? No, to samo było, no. Będzie to, nie? Bo tylko odkręciłeś klemę, przeczyściłeś trochę i od razu łyk, no, albo się zresetował. A ty masz quickshifter? Quickshifter masz w nim? Quickshifter? Dobra, nowa chyba bownia w kurniku odwiedzona. Kebab ping-pong. Znaczy nie wiem jak on się nazywa, ale tak mi pasuje jakby się ping-pong nazywał. No na razie Patryczku! Kojedź ostrożnie! Dobra, zameldowałem tutaj, bilet odbiłem u sołtysa kurnika, u Kowala. Także zostawiłem podatek w postaci 19 zł za małego rollo kebaba. Z wodą. 19 zł, dobra cena. No i tak sobie jedziemy już w składzie trochę mniejszym, ponieważ Patryk musiał pojechać już do domu, bo gdzieś ma dalej potem wyjście rodzinne. Nam udało się zdiagnozować problem KTM-a, tak przynajmniej się nam wydaje. Czyli za dużo stoi, za mało jeździ. Trochę mu zaśniedziała klema w akumulatorze i być może to był powód, bo teraz już odpala bezproblemowo po wyczyszczeniu. No, a już byliśmy po drodze, no w Kurniku to wiadomo, u sołtysa. Byliśmy w Śremie, Dolsku, Gostyniu. Teraz jedziemy na Kościan. No i taką robimy rundę wokół Pyrlandii. Tutaj mnóstwo robaków lata, muszę się gdzieś na stacji zatrzymać i szybę sobie wyczyścić, bo kurde, takie skurwelsony mi się rozbiły na szybie, że tylko mi fruwają jakieś skrzydełka na wietrze. Pozostałości po robaku. No zakrętów to tutaj za dużo nie ma, jak widać. Może za wzniesieniem? Serpentyny? O! No nie. Właśnie minąłem znak. Uwaga, ostry zakręt w prawo i że tych zakrętów jest, uwaga, pół kilometra. A i koniec. O, takie tutaj te drogi są niestety. Cały czas zasuwamy prostymi, cały czas. Dojeżdżamy do Grodziska Wielkopolskiego i w zasadzie nic się nie zmienia. Muszę jakąś stację znaleźć, góry, same jakieś pieprzyki i inne. A jednak kawę to wolałbym się na tym Orlenie, albo na jakimś Shellu, ale nie na takich no-name'ach, bo nie ufam im. Po prawej się wyłonił stadion w Grodzisku Wielkopolskim. Kiedyś była drużyna nawet w Ekstraklasie. Groklin, Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski. Stąd stadion, bardzo nowoczesny. Kameralny co prawda, ale bardzo nowoczesny, fajny. Tutaj często przyjeżdżają reprezentacje przyjeżdżała kiedyś reprezentacja Polski, no. Takie tam przygotowania przed jakimiś imprezami. Stacja. Nie lejesz? Nie tankujesz? Daleko jeszcze będzie wyjechać? No teraz Opalenica. Opalenica i na Poznań? No. To ile z 6 dych jeszcze zostało? No, może nawet, no mniej więcej. Tak, to mi starczy. Przerwa na kawę. No.
Potwierdzam, jest neutral, jest neutral. Czasami na światłach stoję, kurwa, debil. Tak? A ty w tym swoim Ducati to co? Nie. Masz luz? No od razu. O. Ja mam w ogóle luz ostatnio, ale... Ja mam centralnie zawsze luz na Ducati, nie? Ja pierdolę, jak się to tutaj wcisnęło? Jeszcze chyba żyje, ty. Musiałeś z otwartą szybą jechać. Masz klaustrofobię, nie? Jak masz zamknięty kask. To nie wiem. No dobra, pomału nasza runda dobiega do końca, bo już zostało nam jakieś 6 dyszek.